Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością i niemałą satysfakcją zapraszam Państwa do Archiwum Państwowego, bo jak Państwo doskonale wiecie, obserwując mój cykl, mnie również przyświeca w tym cyklu ta żyłka archiwisty, że chciałbym z jak największą liczbą osób, które w Częstochowie robią fajne rzeczy, porozmawiać i ich udokumentować, bo tak sobie wyobrażam, że za 50 lat, jak już nas nie będzie, ktoś pomyśli sobie, a ciekawe, jacy tutaj ludzie w tym mieście żyli, i trafi na ten cykl i pomyśli sobie, a fajne ludziska żyły w tym grodzie. Moi drodzy, przedstawiam prosto z gabinetu dyrektorskiego, żeby nie było to i tamto. Gościem moim i Państwa Elżbieta Jończyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Państwo doskonale wiecie, co teraz będzie, czyli przesłuchanie. Niektórzy na to mówią spowiedź, ale ta druga odpowiedź mi się nie za bardzo podoba. Częstochowianka. Panie Wojciechu, nie, i tak. Na pan to trzeba mieć wygląd i pieniądze. A Wojciechu, drogi. Ani jednego, drugiego. Odpowiedź skomplikowana, bo i tak, i nie. Dlaczego nie? Dlatego nie, bo się nie urodziłam w Częstochowie. Mm-hmm. Więc jakby nie mam podstaw do tego, żeby się za częstochowiankę pełną gębą podawać. Proszę. Bo z metryki to nie wynika. A co w dowodzie jest napisane? A w dowodzie jest napisane miejsce urodzenia Truskolasy. Urodziłam się w domu mojej babci. Oczywiście urodziła mnie mama, ale w domu mojej babci odebrała mnie wiejska miejscowa akuszerka. Proszę. Tak, natomiast długo tam nie zabawiliśmy. Przenieśliśmy się, kiedy ja miałam 2 lata. Oczywiście nie pamiętam tego czasu, ale tak mi powiedziano i w dokumentach też to jest odzwierciedlone. Do Kłobucka, z którym później swoje, przynajmniej częściowo, życie związałam, z przerwą oczywiście na okres studiów, które miały miejsce we Wrocławiu. I były studiami? I były studiami na Wydziale Filologicznym, ale ja skończyłam kierunek Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową. Pięknie, ja też to skończyłam. Naprawdę? Bo na Uniwersytecie Śląskim. No proszę. Tylko jako podyplomówkę, aha, ale też. Aha. No bo wcześniej więc, to filologia. Tak, z tym, że studia te traktowałam, no nie powiem, że po macoszemu, ale jako taką dla mnie dziewczyny młodej wówczas z małego miasteczka, jako możliwość takiego no, wejścia trochę w większy świat, w poznanie, troszkę więcej niż tylko swojego kierunku. Przyznam, że ciągnęło mnie do różnych kierunków. Byłam kilka razy ze znajomymi na zajęciach z kulturoznawstwa. Trafiłam też na Politechnikę Wrocławską z innymi znajomymi. Czyli skakałaś trochę? Znaczy nie na zasadzie, że zmieniałam kierunki, tylko z ciekawości. Wtedy to były takie czasy, że można sobie było iść na wybrane wykłady i po prostu posłuchać. Mhm. I przyznam, że na wykładach, ja już nie pamiętam jaki to był kierunek, pamiętam na Politechnice. Pamiętam tylko, że te wielkie tablice pan profesor tak szybko zmieniał i ta ilość wzorów matematycznych mnie tak poraziła, że z chęcią wracałam na swój kierunek. Tak. Natomiast też w czasie studiów to takie moje... To zaraz do studiów to wrócimy. Mnie bardzo interesują korzenie, a z racji tego, że piastujesz takie stanowisko, no to nie chciałbym, żeby to wyglądało jak egzamin, broń Boże, ale wiesz coś o swoich przodkach? A jeżeli tak, to co? Wiem, wydaje mi się, że wiem sporo, ale niestety to nie za bardzo dużo, na tyle, na ile mogłabym. Dlaczego na ile mogłabym? Bo mam źródła. Dlatego, że znamienita część mojej rodziny pochodzi z okolic Częstochowy, więc gdzie jak gdzie, ale w naszym archiwum są właśnie źródła do badań genealogicznych osób z tego terenu pochodzących i wywodzących się. Z braku czasu nie dotarłam do wszystkiego. Naprawdę. To, no bo genealogia jest niebezpieczna. Co już robili? Mówię. Z rodzina mojej mamy to taki zlepek z jednej strony, znaczy oni się wywodzą, rodzina mojej mamy, która z domu jest sokołowska, a moja babcia z domu Tol, jej przodkowie wywodzą się ze Śląska. To mam w dokumentach. Przybyli na początku XIX wieku
jako osadnicy śląscy, obok osadników niemieckich, na tereny Puszczewa i Puszczew i Węglowice. Mhm. I mój pradziadek Bartłomiej Toll, pisany wtedy jeszcze przez TH, bo tak jest w dokumentach. O, proszę. Urodził się w Łagiewnikach Wielkich. Jego żona Marianna Neugebauer też gdzieś tam z okolic pochodziła. Przybyli tu, tak jak mówiłam, na tereny... No ale to co, uprawiali początku. Ziemię? Później tak. Później. Później już tak. Kim ich przodkowie byli, do tego jeszcze nie udało mi się dotrzeć. Ale to z czasem. Ale to myślę, że z czasem. Moja babcia urodziła się w 1902 roku jako któreś kolejne dziecko, natomiast w dzieciństwie jej ojciec, czyli mój pradziadek, dokładnie, i to już do tego też już udało mi się dotrzeć, w 1909 roku został zesłany na Sybir. Proszę. Tak, sąd, sąd Piotrkowski. Łódka, ale tego do końca nie wiem, czy dlatego, to... że taka w rodzinie krąży, bo ja nie udało mi się dotrzeć do wyroku. Czy nabroił coś, tak. Nabroił coś, a nie, że... Tak, więc to nie do końca jest przeze mnie zbadane i odkryte, taka legenda rodzinna jakaś, ale nie z ust tej rodziny, tylko rodziny przeciwnej, czyli rodziny mojego ojca, czyli może to być uznane też za troszkę złośliwe. Mówi, że mój prapradziadek no niekoniecznie z pobudek patriotycznych wylądował na zesłaniu. Tak. Ale to skutkowało tym, że moja babcia w wieku, powiedzmy tych 7-8 lat, została praktycznie półsierotą, no bo pradziadek prawdopodobnie nie wrócił. Ciężkie życie, z opowiadań wiem, mieli bardzo biedne. Babcia dość młodo musiała wyjechać za chlebem i w dwudziestoleciu, gdzieś tam w okolicach 1920 roku wyszła za mąż jako młoda dziewczyna i poznała swojego przyszłego męża właśnie podczas prac takich za chlebem w okolicach Szczecina dzisiejszego, więc wtedy to były Prusy. I oni później wrócili. Właśnie o tym moim dziadku nie wiem za wiele. Proszę szukam Państwa, go, szukam, znaleźć przykład, nie mogę. To jest przykład przygotowania się do wywiadu. Jakby każdy z moich rozmówców miał taką wiedzę na temat swojej rodziny, to wyobraźcie sobie, co by to było. Ale powiem Państwu, że genealogia jest niebezpieczna. Na pewno, i to oczywiście. Nie chodzi tylko o to, że wciąga. Chodzi też o to, że można odkryć takie no, dość dziwne rzeczy, o których się nie wiedziało, albo zgoła, o których zupełnie inną wiedzę się posiadało. Tak. Więc może być taka troszkę... Dobrze, powiedz mi, czy na całej twojej drodze życiowej, mam tu na myśli, chyba może skupmy się na edukacji, był ktoś, kto wywarł naprawdę duże piętno na twojej osobowości, a jeżeli tak, to kto? Może nie tyle na osobowości, ale na pewno nie wtedy, bo takie rzeczy dopiero z czasem jakby się docenia. Dziś bardzo doceniam mojego nauczyciela języka rosyjskiego z czasów licealnych, a kończyłam liceum ogólnokształcące w Kłobucku, pana profesora Mieczysława Kota. Wtedy nie był to dla mnie język miły. No wiadomo. Wiadomo, jakie to były czasy. Ale ja dzięki temu, to był profesor przez wielkie P i uczył nas takiej rzetelności językowej. Więc ja dzięki niemu właśnie nie mam dzisiaj problemów z czytaniem w języku rosyjskim, ale nie tym drukowanym, bo to każdy, kto rosyjski w szkole gdzieś tam kiedyś miał, potrafi mniej czy lepiej. Ja nie mam problemu z czytaniem. No, może nie jakieś, zdarzają się tak, ale daję sobie radę z językiem pisanym. A język polski pisany, jakbyśmy chcieli spojrzeć na akta notariuszy z początku XIX wieku częstowskich po polsku pisanych, no mamy problemy z odczytaniem. Mamy, tak. A co dopiero w języku rosyjskim. Powiedz mi, ile ty już piastujesz to stanowisko tutaj? No, nie, długo. Nie zadaje się takie. Nie zadaje się, oczywiście. Dobrze. zadaje się. Bardzo długo. I ja muszę powiedzieć, bo tego nie dokończyłam, ja przez to właśnie po części czuję się częstochowianką, nie tylko dlatego, że ja tu pracuję 24 lata, ale dlatego, że cała moja droga zawodowa jest Częstochowa. Tak. Najpierw biblioteka publiczna, właściwie wtedy wojewódzka i miejska biblioteka publiczna.
Później Urząd Miasta, Wydział Kultury. Mhm. Pracowałam w Urzędzie Miasta w Wydziale Kultury od 1993 roku do 1996 roku. Mimo, że to były tylko 3 lata, to były takie, powiedziałabym, lata takiej intensywnej nauki i wiedzy o Częstochowie, o urzędach, o ludziach związanych z miastem i z kulturą w mieście. To były takie początki przecież, bo tak. Po 1991 roku ta samorządność się organizowała tak dopiero, naprawdę. No oczywiście. Jest tak, że... A jeszcze moją szefową była wtedy Barbara Trząskowska-Szcześniak. Taka osoba dość kontrowersyjna wówczas w częstochowskim środowisku kultury. Praca archiwisty dla większości kojarzy się z stertą papierów, kurzem i jakąś osobą siedzącą gdzieś tam w magazynie i przekładającą teczki z lewa na prawo. Taki jest stereotyp, tak? Nazwijmy. Czy tak wygląda w rzeczywistości? Stereotyp ma podstawy, dlatego że przez wiele lat faktycznie tak było. Ja powiem szczerze, że jak ja tutaj przyszłam do pracy w 1996 roku, to po paru dniach chciałam uciec, gdzie pieprz rośnie. Bo tak było. Mało tego, ja byłam przerażona. Ja byłam przerażona, dlatego że ja przyszłam tutaj z instytucji zorganizowanych, z instytucji funkcjonujących, tak, gdzie był sekretariat, gdzie było sporo ludzi, bo zarówno Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Częstochowie, jak i Urząd Miasta Częstochowie, no może nie są to wielkie molochy, ale duże instytucje. Wygrałam tutaj konkurs na dyrektora i osłupiałam, dlatego że to była mała jednostka, było wtedy zatrudnionych. Do dziś nie jesteśmy wielką jednostką. Natomiast poza tym, że było tu bardzo mało pracowników, to jakby instytucja była troszkę w rozkładzie. Ponieważ w 1994 roku ponownie archiwum odzyskało status samodzielnej jednostki organizacyjnej, bo wcześniej było podległe Archiwum Państwowemu w Katowicach jako oddział. A teraz jest podległe komu? Teraz podlegamy bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. I oni są jak gdyby twoimi zwierzchnikami. Tak. Tak, dokładnie tak. Czyli miasto tu już jak gdyby nie ma nic do gadania. Nie, ponieważ my jesteśmy instytucją państwową, jesteśmy administracją państwową, więc nie podlegamy w żaden sposób administracji samorządowej, czyli organom samorządu terytorialnego. Współpracujemy, natomiast to jest na zasadzie współpracy. Rozumiem. Elu, czy był taki dzień w twojej pracy, że odkryłaś coś naprawdę fascynującego, coś się takiego wydarzyło dla archiwisty, wiesz, że rozstąpiło się niebo i... Tak. Co to było? To było wiele rzeczy. Ale to taką jedną. Jedną wartą chyba, to taki cud, o którym nie myślałam, że się spełni. Mianowicie parę lat temu za pośrednictwem jakby profesora Dariusza Złotkowskiego i przyznam, że ja na początku nie bardzo wierzyłam, choć komu jak komu, ale profesorowi Złotkowskiemu powinnam uwierzyć w momencie i od razu, ale niepewna byłam jednak. Przybył do mnie z informacją, że pojawiła się w Częstochowie księga miejska radziecka, taka XVIII-wieczna. My mamy jedną z tych ksiąg było bardzo dużo, bo to po prostu księgi, jakby protokoły rajców miejskich, spisywane tomami, tak, od początku funkcjonowania magistratu miejskiego. Tych ksiąg było wiele, ale one w okresie II wojny światowej były przewiezione do Archiwum Głównego Akt Dawnych, przynajmniej w części, i tam uległy spaleniu, zniszczeniu w czasie wojny po prostu, tak? Podczas jednego z bombardowań kilka ocalało, wiadomo było o ocalałych dwóch, czyli jedna, która była u nas w archiwum, dotarła zresztą z Warszawy, tam gdzieś na rynku antykwarycznym została zakupiona przez naszą dyrekcję i później nam przekazana. Druga wiadomo było, że jest na Jasnej Górze. I nagle się okazuje, że profesor mówi, to było kilka lat temu, że jest jeszcze jedna. Trzecia. Że się nagle odnalazła. Ja mówię, gdzie, jak, jakim cudem datowana na XVIII wiek w życiu? Okazało się, że była u pana Biernackiego w antykwariacie, pojawiła się, więc ja w te pędy z moimi kolegami, żeby po pierwsze sprawdzić autentyczność najpierw, po drugie zapytać, jakimże cudem, skąd, gdzie, jak? Tak.
No, nie nosiła, rzeczywiście księga autentyczna nie nosiła śladów jakiegoś bardzo wielkiego zniszczenia. Nosiła takie ślady zapachowe, wskazujące na przechowywanie w może nieidealnych warunkach, ale poza tym rzeczywiście w świetnym stanie. No i co się z nią stało? Odkupiliście ją? Jest u nas, tak. Jest super. U nas. Ale ja powiem jedno, ja się pytałam pana, bardzo mi to nie dawało spokoju, kto tą księgę mu... Nie zdradził? Nie. Znaczy zdradził po części. Ale trzeba przyznać, że pan Biernacki, jeżeli chodzi o dokumentowanie dziejów Częstochowy, jest tak, bezsprzecznie... Fantastycznie, to jest człowiek jest bez liderem, tego Częstochowy. Liderem bezwzględnym. Pozdrawiamy pana Zbyszka. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie, miałem przyjemność rozmawiać. Tak. Wywiady nie mogą być za długie, aczkolwiek ja bym sobie chciał z tobą nawet i przez 2 godziny pogadać, ale to już może poza kamerami, bo państwo, wiesz, im dłużej... Męczą się. Tak, wyłączają, nie chcą na nas patrzeć. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy i jak ty postrzegasz to miasto? To jest pytanie, które musi paść. Rozumiem. Częstochowa jest dla mnie pierwszym domem, bo ja mimo, że mieszkam w Kłobucku od lat, ja miałam epizod mieszkania w Częstochowie, który niestety źle się kojarzy, dlatego że mieszkałam w wieżowcu na 9. piętrze, w maleńkiej klitce na Żareckiej, wtedy jeszcze nie było ekranów dźwiękochłonnych. Hałas, koszmar. Jedynym plusem tego mieszkania było to, że miałam blisko do pracy. A wszystko inne było na nie. Więc ten aspekt powinien mi długo zapaść w pamięć, ale nie zapadł. Ja jestem związana z Częstochową, tak jak powiedziałam, od początku mojej pracy zawodowej. Boleję bardzo nad tym, że nie mogłam tu mieszkać w takich warunkach, jakie bym chciała. Tak. W związku z czym miałabym tę fantastyczną sytuację, że powiązałabym pracę z życiem pozazawodowym i mogłabym bez większego problemu uczestniczyć tak naprawdę w życiu tego miasta od początku do końca. Bo moje uczestnictwo... No jednak musisz przyjechać, nie? Tak. Często niestety wrócić. Tak. Często niestety kończy się to tak, że teraz już nie ma problemu, od wielu lat mam samochód i jeżdżę, więc, ale były takie lata, kiedy nie mając samochodu byłam ograniczona dojazdem. A no, niestety 22 z minutami, no, hej, a jedź tu na urodziny, na imieniny samochodem. No to już to. Ja zawsze swoich rozmówców proszę o to, żeby mi chociaż tak. jednego rozmówcę albo rozmówczynię podsunęli, bo wiesz, im dalej w las, tym więcej drzew, no a nie ukrywam, że już z kilkoma osobami w tym mieście porozmawiałem, więc liczę na to, że z archiwum przynajmniej dostanę jeden kontakt. Dostaniesz dużo. Tak? Natomiast ja tak, zanim przejdę do tych osób, które bardzo sobie cenię, większość z nich była już twoimi rozmówcami. To kogo nominujesz? Bo ostatnio jest takie, wiesz, teraz... Nominacja. Jest, ja zaraz zanominuję, ale zanim zanominuję, powiem... myśmy też to robili. Powiem tak, lejesz miód na moje serce tym programem. Dlaczego? Dlatego, że dokumentujesz ludzi, to jest bardzo ważne. Ja z perspektywy tylu moich lat w archiwum wiem, że umykają rzeczy bardzo cenne. Na przykład, my mamy 3,5 kilometra akt, ale w tym zasobie nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, co XVIII-wieczni częstochowianie jedli, bo nie mamy żadnego menu historycznego. Proszę. I takich rzeczy można byłoby gdzieś tam sobie wyciągać. No bo to są różne obszary, tak, prawda? Ale to powinno nam dawać i budować też tę świadomość, że powinniśmy w takie luki gdzieś wchodzić i starać się ocalić od zapomnienia. Ale to sugeruje, żebym jeszcze kulinaria dołączył. Może już mamy coś. Ale nie, to ważne, no. Mnie to bardzo cieszy, bo to są takie obszary, powiem, których ja nie mam dokumentowanych. Ja mam naprawdę też olbrzymią satysfakcję, bo niestety czas płynie i nie jesteśmy mijamy. Wieczni. Tak. I na przykład udało mi się porozmawiać z Ryszardem Strojcem, który zrobił kupę świetnej roboty, jeżeli chodzi o piosenkę w Częstochowie. Tak. Czy z Małgosią Sętowską, no właśnie. Świetną malarką, tak. która i tak sobie, wiesz, myślałem, że gdybym ja tego nie zrobił, to może nikt by tego nie zrobił, a dokładnie. Tak to przynajmniej, wiesz, coś jasne. Zostało i to jest ale fajne. Nie zejdę jutro. Nie, no słuchaj, ja ci tego nie życzę absolutnie, ani świetnie. Żadnemu żartuję. Ze swoich rozmówców. Nie, ale tylko, to ważne, musimy mieć tę świadomość. No, miejmy tak, bo nam się wydaje, że jesteśmy wieczni, nie jesteśmy, a nie jesteśmy, no i doskonale o tym nie jesteśmy. Wiemy. Dobrze, no to ja się bardzo cieszę, że ci miód na serce, tak. No to zamieniam się w słuch.
Jest wiele takich osób. Moim wielkim takim przyjacielem, a fotografika chyba u Ciebie jeszcze nie było. No, więc proszę. Proponowałabym Jerzego Piwowarskiego. Nie było. Julia Dziwoki, nie pani było. Profesor Julia Dziwoki. To jest osoba, która na naszym Uniwersytecie Jana Długosza od wielu lat pracując, choć też nie jest częstochowianką rodowitą z tego co wiem, wykształciła rzesze osób, które tu do nas trafiają, i historyków, i archiwistów. Proszę. Ale też pani profesor jest osobą o takich szerokich horyzontach, wiele wystaw bardzo ciekawych w swoim życiu zorganizowała. Jest, dwie osoby. Tak, ale jeszcze profesora, więc ja jeszcze sobie pozwolę, urobić. Profesora Pawła Wolnickiego, księdza profesora Pawła Wolnickiego, wspaniały proszę człowiek. Tak, przyznam Ci się szczerze, że ani razu jeszcze z księdzem w tym cyklu nie rozmawiałem. Jest okazja. Dobrze. Ale powiem szczerze, ksiądz Wolnicki jest wspaniałym człowiekiem i nawet nie odczujesz tego. Że... Także jest. Dobrze, czego życzyć Tobie? O matko, ja od paru lat jestem jakby spełniona, ale możesz mi dalej tego życzyć. Ja kiedyś, moim największym marzeniem zawodowym było zbudować świetny zespół pracowników. Borykałam się z tym bardzo długo. Dziś myślę, że ten zespół mam, więc chciałabym, żeby on pozostał taki świetny, dopóki ja tu będę pracować. Dobra. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? Doskonała kawa, przesympatyczna rozmówczyni, z dużą wiedzą historyczną, czująca się częstochowianką. Życzę Ci, żeby ten świetny zespół trwał, super. Życzę Ci zdrowia. Dziękuję. I życzę Ci kolejnych odkryć, jeżeli chodzi o dzieje Częstochowy, żeby się znalazły, żeby nie zaginęły, tak jak ta księga radziecka miejska. Choć Polska. Proszę Państwa, no cóż powiem, z prawdziwym wzruszeniem gościem moim Państwa dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie, pani Elżbieta Jączyk. Archiwum mieści się na ulicy Rejtana 13. Zapraszamy. I jakbyście chcieli odszukać korzenie swoje, to Rejtana 13 to jest ten adres. Pozdrawiamy Was serdecznie, bardzo dziękuję za rozmowę. Pa, pa, trzymajcie się ciepło.